Flagowy model Opla, czyli Insignia, niedawno zaliczyła wizytę w gabinecie kosmetycznym i poddana została dosyć gruntownej kuracji odświeżającej. Tutaj mamy wersję dla najbardziej wymagających, czyli OPC. Zmiany mają charakter raczej ewolucyjny niż rewolucyjny, ale nadały stylistyce auta świeżości. Widać je głównie w wyglądzie przedniego pasa, z tyłu w nowych lampach tylnych. Więcej zmian znajdziemy we wnętrzu, gdzie pojawiła się nowa konsola środkowa z nowym systemem multimedialnym, a także zupełnie zmieniona grafika tarcz zegarów. Tradycyjne wskazówki zostały zastąpione tutaj elektronicznym wyświetlaczem. Dużo zmian, ponad 60% nowych komponentów trafiło do konstrukcji podwozia. Opel obiecuje, że teraz będzie auto prowadzić się jeszcze bardziej precyzyjnie, będzie spełniać oczekiwania jeszcze bardziej wymagających klientów o sportowym zacięciu. Źródłem napędu tego samochodu jest silnik o pojemności 2,8 litra z turbodoładowaniem, 6 cylindrów, o mocy 325 koni. Jakie osiągi? 6 sekund do setki i prędkość maksymalna ograniczona do 250 km na godzinę. Jedna ciekawostka, ogranicznik można zdjąć i wtedy taka Insignia potrafi zasuwać 270 km na godzinę. Jak prowadzi się ten samochód? Przekonam się już za 2 tygodnie podczas pierwszych jazd testowych i na pewno będziecie mogli zobaczyć wrażenia z tego testu.